Wycieczka 48. Ślemień i Jeleśnia przez Gachowiznę, Bąków, Bigoskę i Janikową Grapę. 1 lipca 2017 roku. Dziś pora na Beskid Makowski i Pasemko Pewelskie, zwane inaczej Czeretnikami. Nasza wycieczka rozpoczyna się w Ślemieniu, tuż obok ruin pieca hutniczego, który został zniszczony podczas pożaru w 1780 roku. Jako ciekawostkę dodam tutaj, że współcześnie, tuż obok tego pieca, znajduje się siedziba Straży Pożarnej. Lepiej późno niż wcale, prawda? Asfaltowa droga zmienia się stopniowo w polną, a później w leśną i tym samym nasz szlak niebieski, bo tego nie powiedziałem, nabiera atrakcyjności. Przez pewien czas towarzyszy nam także potok o nazwie identycznej jak góry, w której idziemy, czyli Czeretnik. Samo podejście nie jest może jakoś ekstremalnie strome i trudne, ale jednak niewygodne. Na szczęście nie trwa zbyt długo i najwolniejszym z możliwych kroków po około godzinie docieramy do miejsca oznaczonego na mapach jako pod szczytem Gachowizny. Tutaj powinniśmy skręcić w prawo kolorem żółtym w kierunku Jeleśni, jednakże jeżeli chcemy odwiedzić szczyt Gachowizny, musimy iść jeszcze w lewo, nadal kolorem niebieskim, przez około 5 minut. Po oficjalnym zdobyciu wierzchołka Gachowizny zawracamy do szlaku niebieskiego, który doprowadziłby nas do Huciska i kierujemy się do rozstaju, który minęliśmy kilka minut wcześniej, aby tam przesiąść się na szlak żółty. A teraz uwaga, niespodzianka. Rozpoczynamy właśnie najdłuższy, najciekawszy i o dziwo najłatwiejszy odcinek całej naszej wycieczki. Przed nami kilka godzin bardzo spokojnego szlaku i piękne widoki, a pierwszym szczytem, który zdobywamy, jest Ubocz. Za sprawą dróżki między chałupkami wracamy na kilkanaście minut do cywilizacji, a właściwie to cywilizacja wraca do nas w niekoniecznie najciekawszym swoim wydaniu. Proszę przyjrzeć się miejscu, z którego wykonywałem te zdjęcia. Jest to działka na sprzedaż, niewykluczone, że budowlana, znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku. To nie są widoki, które mnie cieszą w górach. Na wzniesieniu, do którego teraz się zbliżamy, asfaltowa droga skręca w lewo, a jej leśna odnoga w prawo. Żadna z nich nie jest jednak szlakiem turystycznym, ponieważ szlak prowadzi na wprost, niepozorną ścieżką tuż obok ogrodzenia jednego z gospodarstw. Dotarliśmy właśnie do najwyższego szczytu pasma Czeretników, czyli Bąkowa, zwanego inaczej Bakowem lub Czeretnikiem.
Góra ma 766 metrów nad poziomem morza. Murowana kapliczka, którą teraz mijamy po lewej stronie drogi i malutka nadrzewna, która kilka chwil później pokaże nam się po prawej, to znak, że zbliżamy się do skrzyżowania dróg w okolicach kolejnego szczytu, Bigoski. Skrzyżowanie to jest bardzo źle oznakowane, ale nasz szlak nadal prowadzi na wprost. Minęliśmy właśnie Garlejów Groń, a przed nami ostatnia prosta, płaska. Widoki bardzo podobne do tych, które mieliśmy między Uboczem a Bąkowem. Asfaltowa droga odchodzić będzie w lewo, a nasz szlak nadal prowadzić prosto. Ze szczytu Janikowej Grapy rozpoczynamy wreszcie zejście do Jeleśni. Najpierw ostro w lewo, a później dwa razy w prawo przez polane Chałupiska. Deszcz, który towarzyszył nam podczas tej wycieczki, właśnie tutaj dopadł nas na dobre i zamienił się na krótko w prawdziwą ulewę. Na szczęście, zanim dotarliśmy do pierwszych zabudowań Jeleśni, czyli osiedla Pradziady, pogoda zaczęła się poprawiać. Teraz przed nami już tylko asfalt. Najpierw płasko, później serpentynami przez las, dosyć stromo, most na Koszarawie, szkoła i koniec szlaku na stacji kolejowej Jeleśnia. Całość trasy ma 12 km i jest to jedna z najłatwiejszych wycieczek, jakie przeszedłem, stąd polecam ją każdemu. Do zobaczenia następnym razem!